W Białymstoku było spotkanie z udziałem szefów wojewódzkich związków piłki nożnej i Cezary Kulesza pochwalił się, że było 10 tych szefów wojewódzkich związków piłki nożnej. Jeśli było 10 i gdyby rzeczywiście 10 miało zagłosować jakby po stronie Kuleszy, to Marek Koźmiński nie ma szans na wybór 18 sierpnia. Decydujący dzień dla wyników wyborów może być dużo wcześniej, ponieważ już 6 lipca są wybory wiceprezesa do spraw piłki amatorskiej. I to wybierają akurat wojewódzkie związki piłki nożnej spośród siebie. Kandydatem ze strony Kuleszy jest Kazimierczak, kandydatem ze strony Koźmińskiego jest Michalski. Jeśli Radek Michalski miałby wygrać te wybory, a na to się nie zanosi, to rzeczywiście miałby Marek Koźmiński szansę wyboru na stanowisku prezesa PZPN. Natomiast wydaje mi się, że on nie pozyskał jakby szefów wojewódzkich związków piłki nożnej, tym samym tego elektoratu, który jest naturalny jakby w starciu z prezesem, który wywodzi się z klubu, bo Kulesza wywodzi się z klubu, prawda?